Cześć wam, siemy z Wizualnie, ta gra nazywa się Witchdom Battlemage. Witam was w odcinku, który powinien być piękniejszy niż zwykle. Co jest osiągnięciem, bo ta gra w ogóle jest piękna. Ta gra mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o wizualne sprawy, aspekty tego produktu, to po prostu jest prawie bezkonkurencyjna. Nie znam żadnego innego produktu, żadnej innej gry, która wyglądałaby równie ślicznie, uroczo, banglając tak bardzo płynnie i szybko na moim sprzęcie. Który nie jest jakiś tam wybitnie zły, ale też nie jest super, hiper, wybitnie dobry. Więc jest awesome, jest ślicznie. To, co aż tak śliczne nie jest, to... Przeżyłem to, wow. To fakt, że... Może lepiej nie będę wchodził za głęboko. Fakt, że wczoraj nagrywając odcinek wtorkowy na Lichdoma, później przeskoczyłem na Overwatcha, żeby nagrać odcinek z Sombrą, który zobaczycie... Sobota chyba? Łącznie z drugim odcinkiem, trzecim odcinkiem z Lichdoma. I muszę wam przyznać, że fakt, jak płynnie, jak przyjemnie, jak mięciutko i w ogóle fajnie chodzi Sombra i w ogóle Overwatch w porównaniu do tej gry, mówi mi tylko, że ta gra jest jednym ogromnym, niewykorzystanym potencjałem. To... No, mogę tutaj? A, coś mnie bije. Dobra, widzimy, coś bije. Zapaliśmy jedno, zapaliśmy drugie. Nie wiem, gdzie to, co we mnie strzela, jest tam coś. To co, to jego pierwsze to było? Nikt to nie było, tak? No i tak było fajnie. Co my tu jeszcze mamy i gdzie my właściwie musimy iść? Jeszcze jedno zaklęcie nie złapane, ale dobra. Załatwmy najpierw tych gości, którzy tutaj są. A, czyli kolejna odświeżona wersja potworów, które znamy. Były odświeżone umarlaki, teraz... No, odświeżone jak odświeżone, ta... Siwa babka wygląda jak wyglądała do tej pory, tak samo. Niezmiennie. Nie widzę też, żeby miała jakieś wybitnie nowe zdolności, przynajmniej nie widzę żadnych nowych sztuczek. Co nie zmienia, że one gdzieś tam mogą być ukryte. No ale dobra. Tak, this is a dragon. Kurka, wybijam was kurtem, a za każdym razem musicie kpić na mój widok. Ja nawet czarów nie zmieniam. Nie bawię się w craft, bo nie ma takiej potrzeby. Zresztą nie ma takiej potrzeby bardzo. Zaraz ci pokażę potęgę smoka. Rzucę w ciebie kulkami. Tam mogę na przykład rzucić na górę, żeby zablokować wychodzenie. Pom, 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 pom. Wszystko, coś jeszcze wyskoczyło, coś jeszcze chce mnie zabić. Ktoś jeszcze chce pogadać o tym, że jestem smokiem, a nie wyglądam. Ślicznie, awesome i bardzo pięknie, ale pobiegnijmy złapać ten czar, który gdzieś tu jest ukryty dla nas. Z tego co widziałem, jeżeli nie pokręciłem. Może pokręciłem. Gdzie go widziałem? Ja byłem tam i widziałem to gdzieś... Tutaj jest! Ha! Widziałem, że coś tu będzie. Czy tu są jakieś fajne pokrywane rzeczy? Nie, a mogłyby być. Jak w każdej grze, w której przejście graczom zamykają niewidzialnymi ścianami i kamyczkami. Taki tutaj człowiekowi trochę żal. Mógłby pozwiedzać, a nie może. Jest wszystko. Żadnego dodatkowego, ukrytego przejścia nie ma. Niestety, szkoda. Sądzę, że będziemy musieli wejść do tego pałacu, ale na razie może przebiegnijmy na około, zobaczmy co nam tu dają. Nie. O! Przeżyłem to! Wow! Wow! To jest smutne, żeby grając w takie coś, zeskoczyć z, nie wiem, półtorej metrowego bloku i stwierdzić, wow, przeżyłem to. Czy ja stąd przyszedłem? Okej, okay, what the heck? Widzialna ściana tu jest. Tak?
Tak. Ok, pierwszy efekt, który do mnie nie przemawia. Chociaż jak się patrzy tak, to jeszcze wygląda spoko, ale... Ale ta lecąca woda troszkę dziwnie wyglądała. Ale... I tak jest ładnie. Nie przekonacie mnie, że nie jest. Bo jest! Czy tu coś mało fajnego? Nic tu nie ma fajnego, bo przynajmniej nic fajnego tu nie widzę. To śmigamy dalej. Powinniśmy już kończyć kółko wokół pałacu, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy to jest wejście główne? Z której strony ja tu przybyłem w ogóle? Gdzie jestem? Zgubiłem się. Nie, stąd przyszliśmy, tak? Tu będzie? Nie, tu będzie. Gdzie będzie to, co będzie? Łotek. Tu jest wodospadeł. Może stąd przyszliśmy chyba. Tak. Tak, dokładnie tak. Stąd przyszliśmy. Przyklepaliśmy. Tu jest wejście. Trzeba będzie zobaczyć, co i jak. Tam jest przejście do tego małego bonusa. Tu jest woda. Zobaczmy tylnie wejście jeszcze raz. Biegamy w kółko trochę bardzo, ale kto by się przejmował? Herbatka? Z mlekiem i wanilią. Nam. Rozumiem, że tu... Co ja tu mam zrobić? Zniszczyć to jakoś? Czy jest tu jakieś zejście niżej na przykład? Tu jest save point. No luz. Yep. Sądzę, że powinienem móc to rozwalić, po prostu rozwalić. Skoczyłbym na dół, ale zginę, bo jestem przecież smokiem, który nie umie latać. Tu będzie wejście z drugiej strony. No, nie wiem, czy to będzie. Przebiegnijmy tutaj i zaraz zobaczymy, jakiego bossa tym razem nam przyszykowali twórcy. Wow. A, to spaść można. Taka pułapka. No nic. Jak na sprzęt, który wygląda na mega delikatny. Jest bardzo, bardzo otwarte. Fuck. Wziąłem i spadłem. Co, zostawią mnie z tą swoją zabawką, żebym mógł ją zniszczyć? Naprawdę? Serio? Zostawili mnie tutaj? Samego? Nawet bez bossa żadnego nic, tylko wbiłem i mogę im zniszczyć relikt, czy jak to się tam nazywa? What the heck? Co scenarzyści ćpieli? To chodziło, no dobra, korupcja czy nekromancja? Nekromancję weźmy. Od korupcji to są politycy. A ja z politykami się dzisiaj nie będę zadawał. Pum. Ale? Hello, ja nie potrafię tak. Ja nie umi. Nie mam takiej opcji. Jestem smokiem nielotem. Nagle się tutaj przejście zrobiło. Skurk. Nie, tak, dziura. Zapomniałem o niej. Biegiemy naokoło w takim razie, bo nie ma to jak
mieć sensownie zorganizowane przejście. Czyli nie, tu kot atakuje? Nie. Coś mi się udało. Gdzieś kota wcięło. Pom, 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 pom. Chodźmy tędy na przykład, bo why not. A, i teraz będzie tak, że tam, gdzie był ten wodospad, to się będzie dało przejść, bo ten wodospad już nie będzie taki mocny. No, przesadziłem trochę. Te? Zabił się od stania, czy dostał kulką w plecy? Rykoszetem. Jeszcze coś, nic nie widzę. No to lecimy pod... O, jak pięknie. No, tepaj się. I? Co robi moja tarcza, jak nie robi nic? Zapamiętania. Nie używać tarczy, marnowanie czasu. Bum! Myślałem, że tu będzie jakaś większa bitwa w tej oazie, którą minęliśmy. Znaczy, tak chyba powinno być, nie? Ale... Respawnić. Podobnie jak smok, moi wrogowie wracają do życia. Znaczy smok, którym że ja jestem. Ta informacja mi się bardzo nie podobała, bo oznacza, że prawdopodobnie będę musiał rozwalić coś i Shax zapewne żyje. No, Shax żyć musi, bo tak. Bo nie ma lekko. No! Gdzie latasz? Kochliku mały! Przypominają mi tych perfidnych... nienawidzę, w Diablo 2... Nie, w 1 też byli. Takie małe gumba, które uciekały jak tylko się trafiło którejś z nich albo zabiło. I był taki jeden, który rezał wszystkich. To mi przypomina tego rezającego. Też piekielnie upierdliwy. Wejście. Czy to wejście jest w ramach bonusu, czy to wejście jest w ramach głównej komnaty bonusu? Bum, dawać mi czar. Lecimy wyżej. Tu zapewne jest bonus, tak? Tak. Powiedzcie mi, że tak. Tak! Nie. Dobra, okej, okay, może być. Fale wrogów. Fale wrogów to my lubimy. Teleportów nie lubimy. To był łucznik, czy mi się zdawało? Zdawało mi się najwyraźniej. Przekonany, że jest jakiś różniczek. Temat, tym razem ja za szybko. Teraz oni za wolno stanęli obok mnie i nie atakowali po kule.
jeszcze żyje. O, to znaczy, jeżeli to można nazwać w ogóle życiem, bo on taki trochę niemrawy był od początku, jak go spotkałem. Dobra, nieważne gdzie się teleportować, to bydle jeszcze żyje. Myślałem, że już może nie żyje, ale... Ale niestety... Palimy wszystko. I zostaje nam mag. Dobra, wiadomo, magowie na końcu. Dawać. Idziemy tu my, tam my, do wyjścia naszego pięknego. Właściwie tu by się przydała tarcza podczas walki, jak nas klepali, ale... No co? Właśnie nie wiem, dlaczego myślałem, że to ta z mojego teamu, ta Gryfon. Jaki to jest klimat Aztekowie w sumie najbardziej? To podpisał pod Azteków. Podoba mi się, jak w każdej grze praktycznie idą w ten sam schemat, nie? Macie Azteków, macie tam, nie wiem, Rzymian było, klimaty Wikingów zaśnieżone. Właściwie dawno nie widziałem jakiejś gierki, w której... Warframe, okej. Ale w której próbowano... Chociaż tam też biorą na tapetę mitologię i tak dalej. Ale robią to w bardzo oryginalny sposób w porównaniu do całej reszty. A tutaj po prostu biorą bez ładu, bez składu, bez wzięcia pod uwagę, bo wiecie, jak macie na przykład starożytną Grecję, a później późny Rzym, to się wizualnie różni na tyle, że wiadomo, co jest z jakiego okresu, ale to się wizualnie różni dlatego, że była ewolucja zarówno broni, jak i zbroi, czyli jak macie, nie wiem, włócznie długie i te małe tarcze i te gladiusy, miecze i tak dalej, całą resztę, to one są tak skonstruowane, bo to były najmocniejsze, najfajniejsze bronie tamtego okresu. A później Rzymianie na przykład wprowadzili te duże tarcze, które przed tym chroniły. Więc rzucanie obok tych dwóch armii, obok siebie, ma sens do pierwszej, drugiej bitwy, bo później się dowódcy kapują, co poszło nie tak i dlaczego dostali w piachdział. Więc przejmują technologię i sami wprowadzają to samo i też chodzą z tymi tarczami, budując żółwie. Co oczywiście nie wyglądało w realu tak bajerancko jak w Asterixie i Obelixie, ale kto się tam przejmował Asterixa, Obelix jest super. No, więc jak widzę tutaj te różne zestawienia wikingowe i tak dalej, to by się obok siebie nie... Znaczy w tym samym okresie historycznym fajna stylistyka, tylko żeby to pociągnąć wyżej do... No do tych rzeczy, na przykład, o ile dobrze pamiętam, wikingowie w ogóle nie posiadali czegoś w stylu mieczy dwuręcznych. Tam nie było czegoś takiego, oni w sumie głównie z jakimś... Jak już mówimy o wikingach i o rzeczach, których nie było, to nie było wikingów w hełmach z rogami. No po prostu jest wymysł Hollywoodu chyba, czy nie wiem, kto konkretnie wpadł na ten pomysł. To wiem, że a może jakiś komiks, może jakaś książka? Ale to wyszło przez przypadek i się bardzo przyjęło. Przyjęło się tak bardzo, że teraz wikingowie są kojarzeni z tych rogatych capecek, których nigdy nie mieli. Więc tak troszkę... Ale... Czemu ja w nim tak bardzo nie trafiam? No gingerz. Ale jakby wziąć tę ideę, tą stylistykę i spróbować przełożyć to, żeby każdy miał, nie wiem, miecze dwuręczne i tak dalej, no wyrównać technologicznie. No to macie to, co w wielu grach macie, na przykład stylizowane na wikingowe miecze dwuręczne. Skyrim pełną gębą. I jakby takie coś tutaj wziąć i... No, tutaj nie wiem, czy jest zrobione, czy nie, bo jest za mały przestrzał. Nie mogę na przykład wziąć do łap tych broni i zobaczyć, czy one działają, czy one tylko wyglądają. Tak, nie inaczej. Ale brakuje mi czegoś takiego właśnie... Właśnie ten unifikacja, którą teraz mamy, brak jakiegokolwiek stylu między... Czy ja stąd chyba przybiegłem?
jakiegokolwiek stylu, który by nas charakteryzował, nie wiem, sprzęt, który możecie kupić, samochody, którymi możecie jeździć w Polsce, są praktycznie takie same jak w Niemczech, we Francji, we Włoszech. Różni nas tylko architektura i rzeczy, które mamy naokoło, które były zbudowane przez naszych przodków, ale to też niedługo, bo na przykład we Wrocławiu główny architekt do społu z główną architekt, z główną konserwatorem, konserwą zabytków, rozpierniczają, co się da w tym mieście, żeby postawić szklane, brzydkie, nieudolne, betonowe klocki, które można by było uznać za moderne we wczesnych latach 90., kiedy w Ameryce poczucie stylu było takie jak teraz we Wrocławiu, w Polsce, nie? Że jest szkło, jest beton, znaczy się, że jest nowoczesne i możemy stawiać koło, nie wiem, gotyckiej katedry i będzie awesome. To było zarąbiaste. Odwróciło moją uwagę od mojego całego gadania, od całego mojego pięknego monologu. Dobra, skoro odwróciło moją uwagę, to trzeba do tego monologu wrócić. To mi się podobało, to było zagranie czaderskie. Więcej takich w tej grze. Czy nie mówię, że więcej konkretnie takich, tylko więcej takich pomysłów, że idziecie i coś nagle, co robicie, jest zysnięte. Z innej rzeczywistości. Dobra, słuchajmy. Ła! Tym refleksem to ja nigdy nie tam. Albo atakują mnie, zanim ja ich zobaczę. Albo nie atakują mnie wcale, tak jak ten. Nie zdążył mnie zaatakować, bo zginął od rykoszetu. No to troszkę. Troszkę bez zenzu. No ale dobra. No więc to jest fajne, bo w grach macie, wiecie, nie, jak robicie grę, to macie jakby nieograniczone surowce wewnątrz gry, oczywiście, bo produkcja gry kosztuje i można umrzeć z głodu, zanim się zrobi jakiś fajny produkt. Ale jeżeli tworzylibyście grę, gdzie jest kilka różnych ras, to jest też ogromny problem. To znaczy, teraz wejdę w głębszy monolog, który, pracując nad jednym projektem, zacząłem to rozgryzać. Zazwyczaj jak macie ludzi, to macie kilka frakcji przedstawicieli ludzi, takich bardziej jakby z ciepłych krain, wiecie, może nawet jakaś ciemniejsza skóra i klimaty łapane właśnie tam Afryka, czy daleki Bliski Wschód, nie wiem, w zależności od tego, jak chcecie to umiejscowić. Macie takie bardziej klimaty białych ludziów z Europy zachodnio-środkowej, jak nasze fantazje takie klasyczne i tak dalej. No. Bez szału. No ale macie, tak jak widzicie, te postacie całkowicie inaczej wyglądają niż te, które nas atakowały. Aha, tutaj jesteśmy. W zimowych lokacjach i jeszcze wcześniej w tym mieście, z którego pochodzimy, który był takim bardziej rasowym średniowieczem właśnie. No ogólnie są te takie klimaty. Po czym przechodzimy na przykład do krasnoludów, które są kulturowo jednolite. Okay. Potem przechodzimy do elfów, które są w sumie w większości wypadków również jednolite rasowo, z tym, że na przykład jak macie takiego Warhammera, bo jak spojrzycie na D&D, to te elfy są bardzo jednolite kulturowo, pomimo tego, że są bardzo rozszczepione, z wyjątkiem oczywiście... Cześć, ja dobrze mówię? Nie jestem pewien. What the heck? Nieważne. Drowy oczywiście są wyjątkiem, ale całą resztę, te elfy księżycowe, elfy słoneczne i tak dalej, jak się poprzyglądacie, to one są tak bliskie, że czasem trudno rozróżnić, gdyby nie to, że mają różne kolory skóry, włosów i oczu, takie, że się rzucają w oczy. Ale jak spojrzycie na Warhammera, to macie mroczne elfy, leśne elfy i wysokie elfy, trzy jakby frakcje wewnątrz elfów, które są tak jak ludzie, nie? Macie Afroamerykanów w Ameryce, nie? Afroeuropejczyków w Europie, albo Afrykanów
dalej Europejczycy, jak to będzie? Caucasian, tak? Kaukaska linia genetyczna, no. Różne odmiany azjatyckich, jakby tych. Kurde, złe słowo rasa mi chodzi po głowie, a to nie chodzi o rasę, tylko chodzi o takie słowo, wydaje mi się, że na E jest. Nie, etymologia na pewno nie, epitafium również. Dobra, skoro mi się nie przypomina to słowo, to obojętnie. Ale na przykład w Warhammerze macie te trzy gatunki jakby elfów, te trzy rasy elfów. Etniczność, trzy etniczności elfów. I to jako tako działa, ale w większości gier macie pełny rozrzut i oni wszyscy mają dokładnie tą samą kulturę. Elfy to są elfy i niezależnie jaki kolor skóry mają, mają podobne zbroje i tak dalej. Co z jednej strony jest logiczne, bo rzeczy, które ludzie robią, odzwierciedlają jakby to, jak wyglądamy i naszą kulturę i w ogóle. Czyli na przykład jak macie broń zrobioną jakąś, to ta broń jest przewidziana dla rąk, które mają 5 palców. Nie mówcie mi, że będzie mi teraz coś zrobiło. Nie, chyba nie jest fajnie. Ogólnie odpowiada to naszej fizjognomii. Ale w ciekawy sposób bym tak powiedział. Jednak jeżeli zobaczycie na to, jak taki bardziej rozbudowany sprzęt jest robiony przez rasę ludzką, to odpowiada on... Serio? Naprawdę? W trakcie Wejda? Jeżeli macie Fenicjan, łodzie Fenicjan, to możecie pamiętać z... Demet. Możecie pamiętać z historii, było tego trochę, tam czasy Grecja, Rzym i tak dalej, właśnie tamten okres. I Fenicjanie jak wbijali w ten, to mieli bardzo długie łodzie, które z opisu można pomylić jakby z łodziami wikingów. Długie, smukłe łodzie. Fenicjanie byli etnicznością, która raczej nie należała do niskich, to nie tak jak na przykład, nie wiem, załóżmy Chińczycy, którzy nie należą do najwyższych frakcji na tej planecie, tylko Fenicjanie byli raczej wysocy i łodzie, które budowali, odzwierciedlały ich wygląd fizyczny. To jest z mojej perspektywy bardzo ciekawe. Więc jeżeli macie elfy, to wiadomo, że w jaki sposób ich łodzie, ich bronie, ich zbroje będą podobne, jeżeli wszystkie elfy mają zbliżone cechy, na przykład w Warhammerze czy tolkienowskie elfy są wyższe od ludzi, to ponieważ są wyższe od ludzi, też będą jakby budowały budowle wysokie raczej niż niskie i przestrzennie obszerne, jak krasnoludy. I ich sprzęt będzie też raczej właśnie filigranowy, delikatny i tak dalej, zamiast taki twardy, mocny, zbity, jak produkują krasnoludy. Z tym, że to nie oznacza, że wszystkie elfy i wszystkie krasnoludy powinny być spójne kulturowo, wręcz przeciwnie, bo jak macie mojego ukochanego Guild Warsa, jedynkę szczególnie, tam gdzie były jeszcze krasnoludy, bo w dwójce to tam ostał się jeden kamyczak, bodajże, jeżeli nic nie pokręciłem. Ale w Guild Warsie 1 mieliście różne frakcje krasnoludów, które były bardzo jednolite kulturowo, tylko były na dwóch różnych krawędziach tej samej kultury. Czyli jeżeli macie, nie wiem, Polskę i spojrzycie na jedno miasto i weźmiecie dwie opozycyjne frakcje polityczne, bądź, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób skategoryzowane, to te frakcje będą podobne, ale zobaczycie, że są opozycyjne do siebie, ale w tym jednym kanonie. I tak samo z krasnoludami w Guild Warsie. One były, czy te stone, jak one się tam nazywały, te złe, te kamienne krasnale, czy nie w sensie, że one były z kamienia, tylko one coś tam miały z kamieniem, szarego kamienia? Nie pamiętam, jak się ta frakcja nazywała, ale są obojętne. To. Ha! To one wyglądały bardzo podobnie, identycznie się zachowywały praktycznie, tylko były znacznie bardziej zradykalizowane. To możecie spojrzeć na dowolną religię. Radykalni katolicy zachowują się z tego samego kanonu zachowań, co liberalni katolicy, ale widzicie, że to jest to samo, tylko dwie różne skrajne do siebie części. Tak samo macie z muzułmanami, z, nie wiem, judaizmem, czy jakąkolwiek inną religią, to są te same grupy, tylko stoją bardzo, bardzo odlegle od siebie i ciągną to w różne kierunki. Nie mówię, że to jest złe, to jest fajne w grach, ale czasem mam wrażenie, że ludzi jest, a jest ludzi i jest ludzi, a elf
no jak znacie jednego elfa, to znacie wszystkie elfy. To jest bardzo widoczne we wszystkim, co było napisane później w Guild Warsie 2, później chodzi mi o Guild Warsie, no o Guild Warsie 2. Wcześniej w Guild Warsie były jakieś próby kombinowania, ale nie najlepiej wyszły. W dwójce nie było już żadnych prób kombinowania. Jak znacie Sylwarii jednego, to znacie wszystkich Sylwarii. Jak znacie jednego Norna, to znacie wszystkich Nornów. Jak znacie jednego Popielca, to znacie wszystkich Popielców. Jak znacie jednego Asurę, znacie wszystkie Asury. I jak znacie jednego człowieka, to znacie jednego człowieka z tej frakcji. I to też dzięki temu, że w Guild Warsie jedynce bardzo te frakcje były rozbudowane, bo w dwójce jakoś pomysłu nie mieli, ale zrobili kopię i wklej tego, co było z jedynki, więc jakby te frakcje były daleko posunięte. A jak... bardzo różne i daleko posunięte. A jak macie, nie wiem, Sylwarii, no to macie tylko Nightmare Court, który jest przeciwieństwem z tego samego kanonu zwykłych Sylwarii od tego Pale Tree, jak to nazwać, bladego drzewa. I macie no właśnie te dwie grupy i nic poza tym, nic ponad to również. Się rozkręciłem, ale dobra. Co my tam jeszcze mamy? No, Nornów to w ogóle jakby... On się Svanir nazywał? Synowie Svanira? Sons of Svanir, tak. Synowie Svanira właściwie nie, no kulturowo Norny, Nornowie? Norny, Nornowie. Są ciekawie zrobieni, ale biorąc pod uwagę, że to tak jak w krajach nordyckich macie ludzi, którzy mieszkają w sporych odległościach od siebie i nie są zbyt socjalni, o w ten sposób, to jeżeli macie styczność szczególnie z tymi krajami nordyckimi, z ludźmi stamtąd, to widzicie jak ci ludzie jak bardzo są różni, to znaczy oni są jakoś tam spójni, ale są bardzo porozrzucani. A z Nornami tego poczucia nie ma w ogóle. I co gorsza, na przykład podobne odczucie można mieć, jeżeli spotkacie ludzi ze Szwajcarii, która była do tej pory jest społecznością bardzo zamkniętą, bardzo zbitą i niejednolicie spójną, tak bym to nazwał. Czyli oni wszyscy się trzymają pewnych zasad, ale trzymają się tych zasad, ale każdy sam sobie. Co działa świetnie i co mi się bardzo podoba, no ale wszystko ma plusy i minusy. Są też tam rzeczy, które mnie tak drażnią, że... O czym to my dalej? Dalej my o tym, że oprócz tych wymienionych przeze mnie frakcji jeszcze są Asury, które już w ogóle są mało... Jak na tak inteligentną rasę... Chociaż kurde... Moralność tego i Hezjoda... Nie mogę sobie teraz przypomnieć książki, którą czytałem na temat moralności wśród bogów greckich, rzymskich. Bardzo fajna. Musiałem sobie referat za karę pisać na studiach. Okej, okay, wracając. I tam był taki patent, na chwilę przestanę grać, tylko żeby pomachać łapami, pokazać o co chodzi. Taki patent był, że moc fizyczna i psychiczna wywodziła się jakby z tej samej idei, z tej samej koncepcji. Znaczy się, ktoś, kto był potężny tutaj, stawał się też potężny fizycznie. Czyli jak macie Zeusa, pierwszego z bogów, to on był najpotężniejszy z bogów nie dlatego, że miał parę w łapach i potrafił ciskać piórnem, tylko dlatego, że i dzięki temu miał to. Trzeba mieć tu, żeby mieć tutaj. Nie tak jak w naszym świecie, że zazwyczaj jak macie mięśniaków, no to oni spędzili całe życie na siłowni i niekoniecznie odżywiali tą część ciała, a jak macie intelektualistów, to są raczej drobni ten. W koncepcji jakby moralności, siły i tego, co jest dobre, co jest złe w starożytnej Grecji, było tak, że ci bogowie, którzy byli najpotężniejsi, byli zarówno najmądrzejsi, jak i najpotężniejsi. Więc mieli rację dlatego, że byli najsilniejsi. To nie było, że silniejszy ma rację, tylko silniejszy ma rację dlatego, że jest najmądrzejszy i dzięki temu też jest najsilniejszy. O, w tą stronę idąc. Trochę trudno to wytłumaczyć. Nie łamiąc sobie języka. No ale wracając. I można to podpiąć pod Asury, że Asury są tak... Można to podpiąć pod to, że skoro Asury są tak mądre i fajne i w ogóle super,
to są podobne, identyczne wręcz, dlatego że wszyscy są na tym samym poziomie intelektualnym. Ale z doświadczenia naszego świata wiemy, że taka unifikacja praktycznie nie działa, bo wszystkie istoty, szczególnie te bardziej rozwinięte intelektualnie chcą się wyróżniać, więc przez to może i Asury są mądre i są podobne, ale powinny też dążyć do jakiegoś indywidualizmu, szczególnie Inquest. Już nie mówię o całej reszcie, bo patrząc na tych bohaterów asuriańskich jak Zorza, czy jak ona się tam nazywała, i całą resztę tych pomniejszych albo powiększych Asurków, oni też bardzo, bardzo próbowali iść w jakąś tam indywidualność, czego w ogóle po ich stylu nie widać. Więc ja. Dużo jest o tym stylu mowy, że o, widzę tutaj golema, na pewno jest zrobiony ręką Zoi, czy jak ona się tam nazywa, bo poznaje jej styl, ale ty patrzysz i widzisz dwa identyczne golemy, nie? Które wyglądają dokładnie tak samo, bo to jest ten sam model i ta sama tekstura. Więc ja. Pomijając ten jednego golema, który był konkretnie golemem Zorzi, który przez chyba półtorej roku występował jako tylko jedna sztuka w całej grze, a potem dodali go do czegoś innego. Ten sam model, w sensie. No, więc taki numer mamy. A stąd też moja koncepcja jest taka, że Asury mogłyby być różniejsze od siebie. Cieszyć się jakąś większą tam odmiennością. A, jest, trafiłem. A, to są schody, ja tu zejść mogę. Okej. Czyli tam powinienem zapewne iść, a tu mam tylko bonus. Ja myślałem, że tu będę musiał schodzić dalej na misję, a nie, jednak nie. Nie. Czyli jest odwrotnie. Dobra. Wracając do tej gry, w sumie w tym moim wielkim, długim monologu. Naprawdę tak się rozpędziłeś, że spadłeś z trzech schodków i się... jest, ale pierwszy raz to widzę. Okej. Okay. Czy jak wrzucę parę razy, to się to przestanie robić czarne? To jest logo tej gry. Nie wiem. Nic nie dostało, ani nic się nie stało, nic się nie przesunęło. Tutaj? Nie. Pewnie były poukrywane, jest jakiś achievement za znalezienie wszystkich w tej grze, więc... fajnie. Dziękuję, że mnie chwalisz w ogóle. No, jak tak się leje porządnie, to już tu powinno przeciekać, a tu jest jakby trochę sucho dalej. No, ale okej. Okay. Nic nie mówię, nic nie narzekam. Długo wytrzymały te palmy bez wody absolutnie w takim razie. No, więc, jako że nasz świat w nieunikniony sposób bardzo nieprzyjemny dąży do unifikacji, ale nie dlatego, że ludzie nie chcą być oryginalni i się nie chcą rozwijać w swoim kierunku, tylko dlatego, że kilku bogatych cepów stwierdziło, że dużo więcej zarobi na masowej produkcji syfu i rozdysponowywaniu tego syfu na cały świat. Czyli te same t-shirty produkowane w Chinach trafiają do Polski, do Ameryki, do, nie wiem, Meksyku i Zimbabwe. Może Zimbabwe nie, bo... chociaż pewnie też. No, ale... nasze regionalne rzeczy, które moglibyśmy robić, powinniśmy robić i dobrze by było, gdybyśmy robili, nie powstają, bo najbogatsi dążą do unifikacji w tym kierunku, w który oni chcą, a nie w tym kierunku, w którym w ogóle my jako gatunek ludzie powinniśmy się rozwijać i co powinno być dla nas najlepsze. Co prowadzi do stwierdzenia, że centralizacja jest zła, jest wygodna w ograniczonym zakresie, ale nie jest konstruktywna dla ludzkości jako tego gatunku. Są tutaj.
Obie? Obie. Dajcie mi tę czarodziejkę. Wow! Naprawdę myślałem, że w nią trafię. Chociaż w górę obok niej. Czy ona się z kimś bije? Wydaje mi się, że ona się z kimś klepie. Wszyscy? Jeszcze nie wszyscy. Czy tam jest ta moja? Nie, tam jest ten jakiś trupideł. Wow! Nie, co to był za efekt, ale było fajne. To dziwnie wygląda, jakby miał na sobie jakąś pułapkę, ale też spoko. Znowu ten... Ile się tu spadnie? Jest, jeszcze tu jest, dobra. Wbijmy to. Będzie się w sumie można powoli zbierać do końca odcinka. Może nie jakoś super szybko, bo to jest ten czwartkowy dłuższy. Ale wiecie, jakoś tam, żeby życie nabrało rumieńców. Przydługi monolog mi na dzisiaj wyszedł, ten mission accomplished. No nareszcie. A to tu jest bonus, ja myślałem, że ten będę musiał iść, a bonus jest tam u góry i chciałem tylko doczyścić ścieżkę, żeby mnie nie atakowali. Jeszcze jesteście? Więcej was mamusia nie miała? Serio, kultyści? Najbardziej lubię, jak są właśnie takie przerzuty między różnymi kulturami. A jak idziemy z jakiejś kultury rozwiniętej, mniej lub bardziej, do lokacji, która jest trudniejsza, jest wyżej i w ogóle tam zamiast przedstawicieli bardziej rozwiniętej kultury, czy bardziej rozbestwionej militarnie kultury, mamy przedstawicieli jednej z... To znaczy, chodzi o to, że kultura niekoniecznie zacofana, tylko mniej rozwinięta militarnie, przez co nie będzie stanowiła... nie będzie stanowiła takiego zagrożenia dla gracza. Wow! What the heck is this? Gdzie jest mój boss? Czy ona się spęciła? Wygląda to, że się spęciła. Ow! Czemu nie mogę się teleportować w bok? Znaczy ja wiem, że w końcu wlazłem w kamień, ale... Ale to nie było moim pierwszym momentem próby odpalenia teleportu. No i zwiali, no. Okej. Aha. Kolejna mapa. Okej. Kolejne podziemia. Ciekawe, jak będą wyglądały... A, teraz mi się ładuje ekran od podziemi, więc... Od razu założyłem, że podziemia. Nie mając pewności. Chciałem powiedzieć, że ciekawe, jak będą wyglądały, ale przecież tutaj z podziemi wyszliśmy. A w proch się urysimy. Okej. Kurka, już jest 16, a ten dzień jeszcze nie wystartował dla mnie na dobre. O, tyle. Mamy tutaj... Dobra, proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę. Niechaj wam ten dzień będzie miłym. Hej! Aha, sobie huknąłem koło głowy. Moja głowa. Boom. To jest tak. Tak. Tutaj nic.
Shield Shieldem. O. A to sobie odpuśćmy, bo... Sigil Assignment. Ogień ogniem. Nekromancja zamiast... Zamiast tego delirium. Bo why not? No już, spokojnie. Się zastanawiam, czy będę mógł biegać z undeadami. To by było fajne, zrobić armię undeadów i nimi sterować. To by było bardzo fajne.